Teresa ma wrażenie, że cały jej świat zawalił się. Bezradnie obserwowała, jak jej mąż pakuje swoje rzeczy. Ty możesz mi tego zrobić. Przestań, to nic nie da. Podjąłem już decyzję. Kim ona jest? Chyba mam prawo wiedzieć. A co to zmieni? Gdzie ją poznałeś? Przecież nie na budowie. Nieważne. Ma 38 lat i jest rozwódką. Wiesz, że jesteś żonaty? Tak. Ma dzieci? Nie. A Mariola, jak zamierzasz jej to powiedzieć? Jest dorosła, poradzi sobie. Musi zrozumieć. Jak długo to trwa? Wystarczająco długo, żebym mógł zastanowić się, co dalej. Ile? Ponad półtora roku. Jak to? Zdradzasz mnie półtora roku? Ja zawsze byłam w stosunku do ciebie w porządku. Czego ci brakowało? Nie wiem. Po prostu się zakochałem. Ale to mnie ślubowałeś. Na dobre i złe, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Cześć. Czyli to były te męskie wypady za miasto. To wtedy do niej jeździł, z nią sypiał. Robi mi się słabo, jak o tym pomyślę. Zawsze stałam za nim murem w każdej sytuacji. Wychowaliśmy razem wspaniałą córkę. To naprawdę już nic nie znaczy? Kobieta postanowiła utopić smutki w alkoholu, ale nie przyniosło jej to ukojenia. W międzyczasie zadzwoniła do córki i powiedziała jej, co się wydarzyło. Jak on mógł ci to zrobić? Gdybym go teraz zobaczyła, to chyba dałabym mu w twarz. Co ja zrobię? Nie wiem, jak on mógł mnie tak zostawić. Spokojnie, mamo. Ja cię nigdy nie zostawię. Najgorsze jest to, że nie wyobrażam sobie życia bez niego. Może się opamięta. Muszę się napić. Przyniosę jeszcze jedną butelkę wina. Otwieracz jest na blacie. Wrócił? Zapomniałam odwołać gości na dzisiejsze przyjęcie. Nie mogą mnie zobaczyć w tym stanie. Spokojnie, coś wymyślę. W 7:30, zaraz wszyscy tu będą. Powiem im, że ojciec się nagle rozchorował, a ty napisz smsy do reszty. Zostanę tu dzisiaj na noc, bo boję się o mamę. Ojciec zachował się podle. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że na starość mu odwali i znajdzie sobie kochankę.